jest najpiękniejszy moment w mojej pracy, kiedy mogę pogłaskać ciasto, które jest aksamitne. Marcin Goetz, dolnośląski piernikarz. Barbara Milewska, lukruje pierniki. No i tak w miejscu zwanym Trzcińskiem pod Jelenią Górą od 2008 roku zawodowo zajmuje się wytwarzaniem pierników. Jakieś 9 lat temu do tej przygody, do tej pasji, do tej pracy dołączyła Barbara. No i od tego czasu po różnych przygodach miłych i niemiłych, jak to w życiu bywa, zostaliśmy w roku 2022 zawodową parą. No i 22, Marcin, Barbara, dwie osoby, pieczemy, lukrujemy, obdarowujemy świat naszymi wyrobami. No, w ramach naszych zajęć zawodowych z piernikiem pojawiamy się w różnych miejscach świata. Jednym z tych miejsc jest Muzeum Regionalne w Jaworze. To jest dla nas niezwykłe miejsce, ponieważ kilkanaście lat temu ówczesna dyrektorka Muzeum Jaworskiego, pani Teresa Hołpek-Spyt, zadzwoniła i zapytała, czy nie udałoby nam się piec pierników figuralnych. O piernikach figuralnych słyszałem, wiedziałem, że są, natomiast nigdy ich nie robiłem. Pojechałem, zostałem obdarowany w Jaworze przez panią Teresę kopiami zabytkowych form piernikarskich. No i zacząłem próbować. Nie udawało się na początku. Ciasto za bardzo rosło albo nie chciało rosnąć. Ale po jakimś czasie te pierniki figuralne zaczęły się udawać i muzeum chętnie te pierniki od nas kupowało. Pokazywaliśmy się w Muzeum Regionalnym w Jaworze i zostaliśmy zaproszeni na pierwszą edycję Święta Chleba i Piernika właśnie w Jaworze. I w tymże Jaworze poznaliśmy Anię Kornelię i Krzysztofa Lewandowskiego z Muzeum Toruńskiego Piernika, którzy przyjechali uśmiechnięci nagle i chcieli od nas i takie pierniki, i takie. Ja byłem zdziwiony w ogóle, że ludzie z muzeum, z Torunia, wyjechali z Jawora z wielką torbą naszych pierników. No i nie tylko naszych, bo byli tam już wtedy też inni dolnośląscy piernikarze. No i tak też rozpoczęła się nasza przygoda, znajomość z Muzeum Toruńskiego Piernika, gdzie pojawiliśmy się też z naszymi piernikami na wystawie Piperatas Tortas Facientes, czyli o śląskich piernikach, które pojawiły się w Toruńskim Muzeum i pojawiliśmy się tam również my. W międzyczasie również nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Śląskim w Görlitz, gdzie dowiedzieliśmy się prawie sensacyjnych rzeczy, mianowicie spotkaliśmy się właśnie w Muzeum w Görlitz z doktorem nauk historycznych, panem Gerhardem Schillerem, który powiedział w swoim wykładzie, że jego zdaniem piernik to jest wymysł Słowian, że to Słowianie na terenach obecnego Dolnego Śląska połączyli mąkę żytnią z miodem pochodzącym z barci leśnych, z przyprawami, które docierały drogą lądową, przyprawami oczywiście korzennymi z dalekich krain i stworzyli coś, co dzisiaj nazywamy piernikiem. I że tutaj, w dolnośląskiej Świdnicy, w roku 1293 pojawił się napis, pojawił się pismem, drukiem, pojawiło się zdanie Piperatas Tortas Facientes, czyli wytwórcy ciastek z pieprzem. I to jest też taka dla nas fascynująca i ciekawa historia, że niemiecki historyk, badacz miejskiej kultury Śląska mówi w swoich wykładach, że to Słowianie stworzyli piernika. Czyż to nie jest sensacyjne? My jesteśmy z tego powodu dumni. Czujemy się przedstawicielami, kontynuatorami dolnośląskich tradycji piernikarskich. Mimo że jesteśmy tutaj tylko we dwójkę, że jesteśmy zakopani w tej podjeleniogórskiej wsi, robimy pierniki i wiemy, co robimy. Piernik jest bardzo plastycznym ciastem, które na wiele pozwala.
Wszystko zależy od naszej wyobraźni. Jeżeli odpowiednio wykroimy i upieczemy płaskie elementy i połączymy je lukrem, to powstanie piernikowy domek. Ale również, jeżeli mamy wprawną rękę, a taką rękę ma Barbara, i weźmiemy kształt, który wydaje nam się na pierwszy rzut oka niezbyt oczywisty, ale jeżeli ten kształt trafi w ręce Barbary, to nabiera wyrazu, charakteru i mamy słonia. Ale do tego trzeba mieć ręce, cierpliwość i skupienie Barbary. Trzeba lubić się bawić. No właśnie, to jest to, co wykorzystujemy. My po prostu lubimy bawić się ciastem piernikowym. Ale zajmujemy się również piernikiem figuralnym. Piernikiem, który powstaje z form. Współpracujemy z paroma snycerzami w Polsce, ale również mamy dostęp do kopii zabytkowych form. To jest serce figuralne upieczone z formy, która jest zabytkiem, jest obiektem muzealnym w Muzeum Regionalnym w Jaworze. I to jest jaworskie serce. Nasza przygoda piernikarska zaczęła się od pieczenia, składania piernikowych domków. No i wtedy powstała nazwa Słodka Chatka. Zwykły, prosty, bardzo taki zgrzebny w formie domek. Ale ten domek ma okiennicę, ten domek może mieć mieszkańca, ten domek może mieć odcisk chociażby ducha gór, który jest takim dobrym duchem, a czasami złym, karkonoszy, u podnóża których wytwarzamy pierniki. Jesteśmy słodka chatka, bo piernik jest słodkim, serdecznym, dobrym ciastem, a domek piernikowy, no wszystkim się kojarzy. Dobrze się kojarzy, najlepiej się kojarzy. Dajesz ciasto, dajesz. Nie wymiękasz.